No tak, nie ma to jak zacząć nowy rok od gali WWE Pay-Per-View. Kto by tego nie chciał, prawda? Day One Pay-Per-View spokojnie może dostarczyć nam naprawdę dobrej rozrywki patrząc na kartę, jednak nadal trzeba pamiętać, że to WWE mogą sięgnąć po dziwne rozwiązania, o których będę dziś mówił. Mega starcie o tytuł Universal, Fatal 4-Way o tytuł WWE, choć nadal nie wiemy co z Rollinsem, który ma pozytywny wynik testu, walka dwóch najlepszych tag teamów w WWE czy rewanż o tytuł kobiet Raw. To tylko kilka walk, które rzeczywiście mogą nam dostarczyć naprawdę quality wrestling. Jednak czy ostatecznie tak będzie? No cóż, przekonamy się dopiero w następnym roku. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donners, What is Wrestling, a oto 9 rzeczy, które mogą wydarzyć się na WWE Pay-Per-View Day 1 2022. Przy okazji możecie ustawić sobie postanowienie noworoczne i zasubskrybować nasz kanał. Zapewne będzie to jedyne postanowienie, które uda się dotrzymać. Wiem z doświadczenia. Riddle odwraca się od Ortona. Trzeba przyznać, że tag team z udziałem Randy'ego Ortona i Matta Riddla na papierze wygląda jak bardzo zły pomysł, jednak kilka miesięcy później można śmiało powiedzieć, że wyszło. Naprawdę wyszło. Riddle jako ten dzieciak, który wziął nie te tabletki co trzeba i Orton jako ojciec, który zastanawia się co mu grozi jeśli w zimną noc zostawi syna za wejściowymi drzwiami, to połączenie po prostu idealne. Jednak każdy, absolutnie każdy kto ogląda wrestling dłużej niż 5 minut wie gdzie to zmierza. Oczywiście wszyscy stawiają na to, że to Orton przejdzie heel turn i zaatakuje Riddla, co nawet i zasugerował na ostatnim Raw, jednak czy nie lepiej byłoby, gdyby to Orton był ofiarą? Nie lepiej dać mu coś świeżego i turnąć właśnie Riddla? Ich rywalizacja spokojnie byłaby jedną z najlepszych rzeczy w WWE podczas drogi do WrestleMania, więc czemu nie? Przeszkodą jedyną jest teraz pojawienie się Riddla w NXT, gdzie to jest face'em i oboku MSK, jest w walce z Imperium i Walterem. Jednak gdyby WWE chciało, to spokojnie by to jakoś rozwiązało. Jedyne, czego nie chcemy, to po prostu kolejnej zdrady Ortona na jego tag team partnerze. Niech to teraz on będzie ofiarą, a obrona tytułów tag team na Day One przeciwko Street Profits to miejsce do takiego wydarzenia idealne. McIntyre niszczy matka Pomosa. Ależ spadek pod koniec roku zaliczył Drew McIntyre. Walki o tytuł WWE, walki Hell in a Cell to szczyt góry lodowej osiągnięć byłego mistrza WWE. I teraz pierwszy dzień nowego roku i walczy on z pachołkiem Happy Corbina? Okej, dobrze wiemy gdzie to zmierza. Drew po prostu pokonuje Madcapa i już, tutaj nie może być innego rozwiązania, prawda? Choć z drugiej strony, gdyby włączył się do tego Corbin, co z pewnością i zrobi, to moglibyśmy dostać zaskoczenie na początek roku. Niestety negatywne zaskoczenie, więc mam osobiście naprawdę dużą nadzieję, że Drew tego nie przegra. O Jezu, on to może przegrać. Sami Zayn zdobywa tytuł interkontynentalny. Zacznę od tego, że na moment nagrywania tego filmu walka Shinsuke Nakamura kontra Sami Zayn nie figuruje w karcie gali. Choć WWE nigdy oficjalnie o tym nie mówiło, to wygrana Zayna w Gauntlet meczu daje mu title shota na tytuł IC, jednak ponownie walki na Day One oficjalnie jeszcze nie ma. Znając historię WWE spokojnie mogą nawet podczas kick-offu zapowiedzieć tą walkę na później i moglibyśmy być zadowoleni, czyż nie? To nie ten sam Zayn i na pewno nie ten sam Nakamura, jednak czy pamiętacie ich słynne starcie w NXT? To było coś pięknego. Jednak mówiąc o walce o tytuł interkontynentalny, to raczej jedynym solidnym rozwiązaniem jest tutaj wygrana Zayna. Nakamura jako mistrz nie tyle co nie wypalił, co po prostu nie było mu dane nawet okazji wykazać się. Tag team z Booksem to jedyna rzecz okej, ale przecież mamy tam tytuł mistrzowski. Zayn spokojnie mógłby zdobyć tytuł i jakoś dać mu drugie życie. Nakamura obecnie się do tego najzwyczajniej w świecie nie nadaje. Miz pokonuje Edge'a z pomocą Maryse. Rywalizacja pomiędzy Edge'em a Mizem trzeba przyznać, że wygląda okej. Ciężko to jakoś porównać do rywalizacji Edge'a chociażby z Rollinsem, ale Miz to po prostu kompletnie inny rodzaj zawodnika. Historia trzyma się kupy, wciągnięcie Maryse ma sens, bo daje to możliwość na wciągnięcie też Beth Phoenix i walki Mixed Tag Team Match na Royal Rumble. I właśnie tutaj i leży cały zamysł na ten program. Jeśli Edge pokona Miza, to będzie to koniec rywalizacji. Jednak jeśli Miz pokona Edge'a i to z pomocą Maryse, to mamy podbudowę pod Mixed Tag Team Match. Czy tego chcecie, czy nie, dostaniemy tą walkę, ponieważ Beth nie tylko przestała komentować NXT, ale również ćwiczy do powrotu do ringu. Wygrana Mizowi da lekki boost, jeśli chodzi o postać, a Edge, taka jest prawda, że na porażce kompletnie nie ucierpi. Maryse jest mocno zaangażowana w tę rywalizację, więc naprawdę mocno się zdziwię, jeśli nie będzie ona jakoś mocno wykorzystana podczas Day One. New Day nowymi mistrzami Tag Team.
Za każdym razem, jak widzę zderzenie Usos i New Day, to mam banan na twarzy. Bez podejścia dwa najlepsze tag teamy w WWE i wiele razy to udowodnili. W ringu chociażby 2017 rok. Jednak podchodząc do Day One, mam pewne obawy co do jakości ich walki. Usos są świetni, ale teraz są na tyle dobrzy, na ile pozwala im program Romana i jest to pewna przeszkoda. Tytuły tag team są w ciemnym zaułku, ponieważ wszystko opiera się na Romanie, nic więcej. New Day może to naprawić i wciągnąć złoto ponownie do midcardu, gdzie i prawda jest taka, jest ich miejsce. No i dodatkowo, czy tylko mi się wydaje, że Xavier po wygranej turnieju potrzebuje jeszcze czegoś? Został kilka razy zniszczony przez Romana i Usos, więc chyba czas, aby New Day ponownie sięgnęli po złoto. Becky Lynch broni z pomocą ponownego oszustwa. No dobrze, czy ktoś oglądający ten film rzeczywiście wierzy, tak naprawdę wierzy, że Liv Morgan może czysto pokonać Becky Lynch? I nie chodzi mi to o to, że nie jest wystarczająco dobra. Moim zdaniem kompletnie nie jest gotowa na tytuł, ale jest dobra. Chociaż z drugiej strony przejęła dwa kopy od Bellasek, to może i jest gotowa. Becky dodatkowo jest teraz jedną z największych gwiazd WWE, więc ciężko wyobrazić sobie jej porażkę gdzieś tutaj, przed najgorętszym okresem w świecie wrestlingu, czyli Road to WrestleMania. Dlatego też najlepszym pomysłem jest właśnie wygrana, jednak przez oszustwo, tak samo jak to miało miejsce na Raw. Co to daje, spytacie? Ano to, że Liv Morgan nie traci tak, jakby straciła, przegrywając czysto. Obecnie mówi się, że jest ona największą faworytką do wygrania Royal Rumble matchu, więc porażka na pay-per-view przed właśnie Royal Rumble to raczej nic dobrego. I tak, jest to odgrzewany kotlet, jednak tym razem idealnie wygrana taka pasuje do cipo heela Becky i babyface'owej Liv Morgan, która i tak w swój moment prawdopodobnie otrzyma podczas Royal Rumble pay-per-view. Kevin Owens nowym mistrzem WWE. Walka o mistrzostwo WWE jest najtrudniejsza do obstawienia. I nie dlatego, że jest to Fatal 4-Way, a dlatego, że absolutnie każdy może tutaj wygrać i wszystko będzie się trzymało kupy. Big E jako mistrz sprawdził się, taka jest prawda, nie jest kimś wybitnym, ale sprawdził się. Rollins spokojnie może być ponownie mistrzem, tak samo Bobisław. Sytuacja najciekawsza jest wokół Kevina Owensa, który niedawno podpisał jeden z najlepszych kontraktów w WWE. 2 bądź 3 miliony rocznie, sporo czasu wolnego i takie tam. Dostał dość podobną propozycję od All Elite Wrestling, więc co skusiło go na zostanie w WWE? Ja osobiście uważam, że to właśnie wygrana tytułu na Day One była czymś, co skusiła Owensa. A nawet jeśli nie ma tego w kontrakcie, to końcówkę roku Owens miał bardzo dobrą, tak samo jak Rollins. Lashley był mistrzem, Big E również, a Rollins w obecnej postaci jakoś ciężko sobie wyobrazić ze złotem. Owens nadaje się do tego idealnie i prawda jest taka, że zasługuje. Naprawdę zasługuje. Brock Lesnar czysto pokonuje Romana Reignsa. Chciałbym powiedzieć, że jest to najbardziej kontrowersyjny punkt tego filmu, ale do niego jeszcze przejdziemy. Walka Romana Reignsa i Brocka ma teraz podbudowę, jakbyśmy się do WrestleMania zbliżali i bardzo fajnie, czuć potęgę tej rywalizacji. Obecnie mówi się, że dostaną oni jeszcze jedną walkę i raczej będzie to main event WrestleMania. Jednak, obecnie świat podbija Omicron, czyli nowy wariant wirusa i WWE wycofało Romana Reignsa ze wszystkich live eventów. Przypomnę, że Roman znajduje się w grupie ryzyka. Czy przypadkiem zrzucenie teraz tytułu na Brocka i chwilowa przerwa Reignsa do WrestleMania to nie jest dobre rozwiązanie storyline'owo i aby tak naprawdę zabezpieczyć Romana Reignsa? Wydaje mi się, że tak. Reigns bez Heymana, Brock bez Heymana i możemy dostać rzeź. Tak, zapewne pojawią się Usos, chyba że New Day skutecznie ich uziemi, ale to raczej wątpliwe. Brock zdobywa tytuł i to właśnie Reigns będzie pretendentem do tytułu na największej ze scen. Wszystko pasuje do siebie idealnie. Jednak PWA i Sean Ross z Fightful twierdzą, że WWE szykuje ogromny szoker na koniec tej gali. Nie nastawiajcie się na nic wielkiego, to nie będziecie zawiedzeni, ale chyba mniej więcej wiem, czym jest ta niespodzianka. Mianowicie... Goldberg atakuje Brocka Lesnara. Tak, a raczej niestety tak. Goldberg kilka dni temu podczas podcastu z McAfee powiedział, że jest kontuzjowany i potrzebuje operacji ramienia, jednak nie zrobi tego zanim nie rozegra ostatnią walkę w WWE w obecnym kontrakcie. I powiedział, że zrobi to na początku roku, aby skupić się później na operacji. Czy przypadkiem WWE nie skupi się na Brock Lesnar kontra Goldberg ponownie i to na Royal Rumble? W ten sposób Reigns dostanie dłuższą przerwę, a my dostaniemy ponownie starcie tytanu. Czy tego chcemy? No raczej
nie, ale na dany moment wydaje się to być jednym z najbardziej prawdopodobnych wariantów. Jednak ponownie podkreślę, nie zastanawiajcie się na nic, to nie będziecie zawiedzeni. Dlaczego Goldberg jest jedynym dobrym pretendentem do Brocka Lesnara w drodze do WrestleMania? Jeśli Brock i Reigns zmierzą się na WrestleMania, to jaki inny zawodnik może teraz być osobą, która jest w stanie zagrozić potencjalnemu Brockowi jako mistrzowi? Tak naprawdę w WWE takich osób nie ma, prócz Goldberga. I nie, absolutnie nie chcę, aby się pojawił, ale patrząc storyline'owo na to, jest to chyba jedyne rozwiązanie. I to by było na tyle z moich rzeczy, które powinny wydarzyć się na Day One Pay-Per-View. A wy, co chcielibyście zobaczyć na pierwszym Pay-Per-View od WWE w 2022 roku? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim wspierającym ten kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak idzie w stronę Just Hexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.